Azeroth! Cześć, ja jestem Neferny, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Co i Jak, gdzie pokrótce omawiamy sobie nowości, które pojawiły się w Legionie. Tym razem bierzemy na warsztat artefakty. No i artefaktów oczywiście jest bardzo dużo, one są różne w zależności od klas i w każdej klasie mamy różne specjalizacje, dla każdej specjalizacji będzie inny artefakt. Questów na artefakty nie da się oczywiście przegapić, ponieważ dostajemy je automatycznie, ale co zrobić, kiedy już dany artefakt mamy i jak go rozbudowywać? Otóż możemy to robić w naszym class hallu. Mamy taki stoliczek, który nazywa się Altar, czyli po prostu ołtarz, no i na nim będziemy mogli nasz artefakt ulepszyć. Przede wszystkim będziemy potrzebowali do tego artefakt Power, który możemy zdobywać z naprawdę wielu źródeł. Są to questy, world questy, daily dungeony, bossowie w dungeonach. Będziemy mogli zdobywać je z tych znajdziek na mapach, czyli tych skrzyneczek ze skarbami, czy nawet po prostu poprzez tutaj questy z naszego Order Hallu, więc sposobów naprawdę jest bardzo dużo. No i oczywiście będziemy mieli swoje tutaj różne cechy, które będziemy mogli kupić za ten artefakt Power. Każda kolejna cecha, którą kupimy, będzie droższa, więc będziemy potrzebowali tego artefakt Power coraz więcej i więcej, w związku z czym zdobycie każdej kolejnej cechy będzie po prostu od nas wymagało troszkę więcej czasu. No i dobrze, pierwsza rzecz, która rzuca nam się tutaj w oczy, na górze mamy takie trzy sloty. Są to sloty na religii, gdzie możemy umieścić przedmiot, który tak naprawdę ma dwa zadania. Przede wszystkim, zobaczcie, mamy tutaj coś takiego plus 33 item levels, czyli on podnosi item level naszej broni, która staje się de facto dzięki temu potężniejsza. Bazowy item level artefaktu to jest 750, zobaczcie, mój ma 803 właśnie dzięki temu, że ma te reliki. Dodatkowo jeszcze relik podnosi nam rangę jakiegoś traita, czyli jeżeli na przykład trait ma, tak jak ten na przykład, mamy 1 na 1, czyli może mieć jedną maksymalnie rangę, albo ten ma 2 na 3, czyli 3 są maksymalnie, relik daje nam dodatkową jedną, więc w tym przypadku zobaczcie, normalnie bym miał 3 na 3, tutaj mamy Gust of Wind 4 na 4, czyli pełni dokładnie tę samą rolę, tak jak ten trade, który bym wziął, no ale mamy go tak jakby za free, nie musimy za niego zapłacić artefakt power, więc to jest bardzo fajne. No i tych slotów mamy oczywiście kilka, trzeba sobie je oczywiście odblokować, robiąc tutaj questy Hunter Order Campaign, jak mam nawet pokazane w opisie, więc robiąc sobie te questy, dalej odblokujemy nasz artefakt. No i teraz ważna rzecz, to znaczy same te nasze traity, czyli te rzeczy, które będą sprawiały tak naprawdę, że nasz artefakt staje się potężniejszy, że nasza postać jest o wiele mocniejsza. Tutaj możemy rozdawać je w ten sposób, że możemy podnosić artefakt, który jest połączony linią z tym, który już mamy. Czyli musimy rozwinąć sobie jakiś i dopiero te, które będą się z nim łączyły, będę mógł dalej rozwijać. Tutaj widać, jaką ścieżką ja poszedłem, jest połączona właśnie jak ja to robiłem, ponieważ mi chodziło o ten, o te tutaj Rapid Killing, Mark for Death, no i ten Bullseye. Oczywiście te złote są najmocniejsze, chociaż niekoniecznie zawsze ścieżka do nich, taka najkrótsza, jest najlepsza, ponieważ te traity niekoniecznie mogą nam być potrzebne, więc na to oczywiście warto zwrócić uwagę, warto się z tym zapoznać. Jest już kupa różnych simcraftów, które pokazują, w jakiej kolejności najlepiej przechodzić, żeby po prostu mieć najwyższy damage, czy przeżywalność, czy na czym wam akurat będzie zależało. No i oczywiście mamy appearances, czyli wygląd naszego artefaktu. Tutaj mamy naprawdę kupę rzeczy do odblokowania. Kiedy najedziemy sobie na daną zablokowaną rzecz, mamy napisane, co mamy zrobić, żeby właśnie daną wersję kolorystyczną, czy ogólnie wersję wyglądu odblokować. Ja mam w tym momencie podstawowy wygląd, ale mam dla niego cztery różne kolory, które oczywiście mogę sobie dobrać w zależności od moich upodobań, do mojego transmu i tak dalej. Więc tak naprawdę widzicie możliwości tutaj, żeby nasz artefakt inaczej wyglądał, jest również bardzo dużo. No i oczywiście troszkę to wszystko czasu trwa, ale jest całkiem fajnie, że dzięki temu, że jest to czasochłonne, nie mamy takiego wrażenia, że zrobimy wszystko w ciągu tygodnia, a potem nie będziemy mieli co robić. W tym momencie rozbudowanie artefaktu oczywiście ciężko powiedzieć, ile dokładnie to trwa, bo w zależności od tego, jak długo i jak bardzo chcecie farmić artefakt power, ponieważ da się to troszkę pogrindować. Natomiast no, powinno to zająć około 20 kilku tygodni standardowo, więc jak widzicie, jest to dobre kilka miesięcy. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia. Cześć!